Cześć, witajcie na kanale Przemudzi. Dzisiaj troszeczkę zmieniliśmy otoczenie. Jesteśmy na dworze, dokładnie to na łące. No, teren ogólnie taki dosyć spokojny, nikt tutaj nie przychodzi za często, raczej rzadko. Nagrywam na dworze, ponieważ dzisiaj będzie troszeczkę inny trening. Ostatnio nie wrzucałem za wiele filmów, ale to nie dlatego, że przestałem trenować na siłowni. Wręcz przeciwnie, treningi na siłowni dalej u mnie są tak samo jak były. Tylko tym dodatkowo dorzuciłem sobie jeszcze do trenowania na siłowni trenowanie na dworze w postaci biegania. Czyli dorzuciłem sobie treningi biegowe. Zacząłem biegać. Bieganie wprowadziłem do moich treningów głównie po to, żeby odciążyć moje nogi na siłowni, ponieważ nie chcę mi się ćwiczyć na siłowni, wolę sobie pobiegać. I ogólnie potwierdziłem, że może uda mi się dzięki temu zrzucić trochę kilogramów masy tłuszczowej. Dlatego staram się biegać właśnie tak, aby tracić masę tłuszczową, a nie masę mięśniową, czyli na niskim tempie, na niskim tętnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tyle wyczytałem w internecie, że tak trzeba robić. Jak to wyjdzie, to się okaże. Próbuję zrobić sobie taki challenge bieganie przez najbliższy rok i sprawdzić, jak bardzo to wpłynie na moją posturę, na moje ciało, na moją wagę. Aktualnie waga moja to jest 95 kg idealnie. Nie będę Was zanudzał, jak się powinno biegać i jak się trenuje, bo ogólnie nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak się powinno biegać. Ja dopiero sam zaczynam. Rzucę Wam przebitki, mniej więcej jak biegam, jak to wygląda z mojej strony, te moje treningi. Mogę Wam powiedzieć, że zaczynając moje treningi, pomaga mi aplikacja na telefonie. To sobie wieszam telefon, jak biegam. I mam taką aplikację, Zacznij biegać się nazywa ta aplikacja. To jest właśnie ta aplikacja, którą używam do startów, do biegania. Tutaj możemy zobaczyć moje pierwsze treningi. To był na przykład pierwszy trening, w którym na początku trzeba iść 5 minut. Potem minutę biegniemy. Minutę idziemy i tak na zmianę, aż minie tam ten szereg treningów i na końcu mam znowu spacer 5 minut. Potem mamy kolejny dzień, powtórka z rozrywki i kolejny dzień, powtórka, tylko za każdym razem zwróćcie uwagę, że czas się zwiększa, tak jakby jest dodany jeden bieg dłużej, jedna minuta. W kolejnym dniu, czwartym, już zmieniło się na przykład na 2 minuty w środku, czyli 2 minuty biegu, minuta przerwy, 2 minuty biegu, 2 minuty spaceru, znowu 2 minuty biegu i tak na zmianę. I ta aplikacja pozwala właśnie wdrożyć się do takiego biegania. Jak ktoś nigdy wcześniej nie biegał, tak jak ja, to dzięki takiej aplikacji ma łatwiej. Aplikacja pomaga. Nie musisz biegać samemu na siłę, tylko sobie używasz takiej aplikacji. Kolejny dzień widać, już jest znowu 2 minuty biegu, coraz więcej jakby zwiększone, już jest łącznie 30 minut trwa trening, prawda? Kolejny dzień, już jest 32 minuty i już mamy biegi nawet 3 minutowe. Jest 2 minuty biegu, minuta przerwy, 3 minuty biegu i tak znowu 3 minuty biegu, 2 minuty przerwy. Mam po kolei wszystkie biegi, kiedy zacząłem biegać, to ma 25 sierpnia. To nawet ja zacząłem biegać troszeczkę wcześniej. Po pierwsze, moje biegi nie wyglądały tak jak tutaj na tych obrazkach. Tylko o prędkościach, jak tutaj na przykład moje biegi wyglądały takie, że przebiegałem kilometr i tyle, i na tym bieg się kończył. A tutaj mamy biegi już, jak sobie biegałem większe ilości, większe trasy. I to na przykład trasa w koło to jest prawie 3,5 km. Dzisiaj na przykład zaliczyłem bieg 10 day
koło, jak widzicie mój kursor. I wróciłem sobie do domu i to było 6 km. Bez 30 metrów już mogłem te 30 metrów dojść, ale w sumie nie było to, nie miało to aż takiego znaczenia dla mnie. I to było 15 września zrobione. W ten sposób sobie właśnie trenuję moje bieganie. I aplikacja Komoot właśnie wszystko ładnie nagrywa. Jeśli ktoś by też szukał czegoś takiego, to polecam. Tak więc tak właśnie ta aplikacja wygląda i dzięki tej aplikacji nie musimy tak jakby chodzić do trenera, tylko ta aplikacja nam pomaga. Ogólnie mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten chęć biegania jak najdłużej. Kilka miesięcy. Teraz zbliża się jesień, okres zimowy, to będzie trochę trudniej, bo w zimie ciężko będzie biegać na dworze, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale trzymajcie kciuki, żeby udało się. Zobaczymy, czy samo bieganie bez jakiejś mocnej, ciężkiej diety, czy uda mi się ten tłuszczyk zrzucić, czy poprawi się troszeczkę figura, czy na brzuchu będzie lepiej to wyglądało. Nie będę wszedł jakąś dietę, tylko po prostu dieta będzie taka normalna. Oczywiście będę się obżarł, nie wiadomo jakimi słodyczami, ale postaram się utrzymywać normalną dietę i głównie trening, bieganie. Zobaczymy jak to będzie postępować. Trzymajcie kciuki w każdym razie. Ja sobie dzisiaj jeszcze odbędę trening. Zobaczymy jak to wygląda. To by było chyba na tyle, no to pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie kciuki, dajcie lajka jakiegoś, subskrypcję jak ktoś ma ochotę. I pozdrawiam, pa.